To była ważna rozmowa dotycząca najważniejszej dzisiaj sprawy, która nas wszystkich niepokoi od dłuższego czasu, a mianowicie prac nad nowym prawem europejskim, prac, które są prowadzone w Parlamencie Europejskim nad rozporządzeniem, tak zwanym rozporządzeniem metanowym, rozporządzeniem, które w swojej pierwotnej treści stanowiło śmiertelne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce, śmiertelne zagrożenie dla Śląska, bo w dalszym ciągu górnictwo węgla kamiennego jest ważną gałęzią przemysłu tutaj w województwie śląskim, a zresztą nie tylko tutaj, ale głównie skupia się na terenie województwa śląskiego, i śmiertelnym zagrożeniem dla Polski, bo w dalszym ciągu, i tak będzie jeszcze przez wiele lat, węgiel jest podstawą naszej energetyki i takie wyeliminowanie wydobycia węgla w Polsce byłoby potężnym ciosem w nasze polskie bezpieczeństwo energetyczne. Ja przypomnę, że w dalszym ciągu w Polsce, pomimo inwestycji, dużych inwestycji w odnawialne źródła energii, pomimo tego, że w tej chwili wdrażamy w życie inwestycje planowane od bardzo wielu lat w obszarze energetyki jądrowej, że mamy funkcjonujące również elektrownie gazowe, to w dalszym ciągu 70% energii w Polsce jest wytwarzane z węgla i tak jeszcze, szanowni państwo, długo pozostanie, czy to się komuś podoba, czy nie. Takie są realia, w takich realiach żyjemy. Inwestycje wymagają nie tylko wielkich pieniędzy, ale wymagają również czasu. Do czasu realizacji tych inwestycji węgiel będzie stanowił podstawę polskiej energetyki. Stwierdzenie, które pada w tej chwili z moich ust, jest stwierdzeniem, które ma swoje odzwierciedlenie również w dokumentach rządowych, w zmienianej obecnie polityce energetycznej Polski do 2040 roku, gdzie wskazujemy wyraźnie, że do czasu uruchomienia nowych źródeł energii w odpowiedniej ilości produkującej energię, która zabezpieczy nasze wzrastające przecież potrzeby, ta energia będzie wytwarzana w Polsce również z węgla i będą funkcjonowały również i muszą funkcjonować również w związku z tym kopalnie węgla kamiennego, ponieważ byłoby czymś absolutnie nieracjonalnym, abyśmy doprowadzili do zamknięcia kopalń w Polsce, a jednocześnie musieli ten węgiel importować z zagranicy dla polskiej energetyki. To byłaby polityka nieracjonalna i taką politykę odrzucamy. I prezentowaliśmy również taki pogląd naszym partnerom w Unii Europejskiej podczas prac nad rozporządzeniem metanowym. Mówiliśmy, że niezależnie od rozwiązań, które zostaną przyjęte, one nie będą miały takiego skutku, że my będziemy zamykać polskie kopalnie szybciej niż to wynika z naszych możliwości, z naszych potrzeb i szybciej niż to zostało zapisane w umowie społecznej, bo przypomnę, że my wyraźnie powiedzieliśmy, że energetyka, a tym samym również górnictwo węglowe w Polsce będzie stopniowo wygaszane, ale będzie się to odbywało w tempie, który zapewni nam bezpieczeństwo energetyczne, w tempie, które pozwoli również rozwiązać problemy społeczne, które stoją za tymi trudnymi decyzjami, pozwolą zabezpieczyć byt, los osób zatrudnionych w górnictwie, zatrudnionych w energetyce węglowej, ich rodzin. Tutaj nie może się nic odbywać w sposób niekontrolowany, w sposób, który miałby również swoje niedobre społeczne skutki, zarówno dla osób zatrudnionych, ich rodzin, osób zatrudnionych w firmach kooperujących, ale i dla całych regionów, gdzie dzisiaj górnictwo węgla kamiennego, gdzie energetyka oparta o węgiel kamienny, brunatny, również wydobycie węgla brunatnego stanowi podstawę funkcjonowania gospodarki. W najbliższym czasie będą rozstrzygane kwestie dotyczące tego rozporządzenia metanowego. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w pracę nad tym, aby te zapisy złagodzić, żeby te zapisy były zapisami, które nie będą stanowiły właśnie tego śmiertelnego zagrożenia, jak powiedziałem. Te pierwotne zapisy zostały zmienione, zarówno jeśli dotyczy to dopuszczalnych norm emisji metanu, jak i innych również kwestii. Nie chcę o nich mówić szerzej, ponieważ te prace legislacyjne w Parlamencie Europejskim trwają. Z tego, co wiem, najbliższą środę będą te zapisy głosowane na komisjach, a
8 lub 9 maja na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Są dzisiaj pewne nadzieje i pewne widoki na to, że te zapisy będą dużo bardziej dla nas do przyjęcia. Dziękuję eurodeputowanym Prawa i Sprawiedliwości, którzy w tej sprawie bardzo wiele pracy wykonali. Dziękuję pani minister Annie Moskwie i całemu zespołowi również Ministerstwa Klimatu i Środowiska, bo to pani minister była tą osobą, która prowadziła rozmowy z naszymi partnerami europejskimi w tej kwestii, ale dziękuję również parlamentarzystom polskiego Sejmu, szczególnie parlamentarzystom stąd ze Śląska. To z ich inicjatywy na ostatnim posiedzeniu Sejmu została przyjęta rezolucja polskiego Sejmu w sprawie tych planów europejskich, Parlamentu Europejskiego dotyczącego ograniczenia metanu, wyraźnie wskazująca, że odrzucamy taką możliwość, aby te przepisy były przyjęte w takiej formie, które będą uderzały w polskie górnictwo, które będą powodowały, że to górnictwo nie będzie mogło w dalszym ciągu funkcjonować, nie będzie mogło dostarczać polskiej gospodarce, polskiej energetyce węgla. Myślę, że całość tych działań przyniesie dobry efekt, przyniesie taki efekt, że będziemy mogli pogodzić te dążenia, które legły u podstaw poszukiwania sposobów ograniczenia emisji metanu z praktycznym wymiarem, z praktycznymi możliwościami dalszego działania polskich kopalń i zabezpieczeniem naszego bezpieczeństwa energetycznego. Żałuję tylko, szanowni państwo, i wyrażę to w tym miejscu, ten swój żal, że kiedy rozmawiamy o tak ważnych sprawach, czy tutaj na zespole, czy w innych gremiach, nie są obecni politycy innych formacji politycznych działających w Polsce. Oba zespoły, zarówno Zespół do Spraw Śląska, jak i Zespół do Spraw Transformacji Energetycznej, skupia posłów różnych opcji politycznych. Dzisiaj, kiedy rozmawialiśmy tutaj w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim o tak ważnych sprawach, fundamentalnych dla funkcjonowania górnictwa na Śląsku, a można powiedzieć fundamentalnych dla Śląska i dla całej Polski, zabrakło posłów partii opozycyjnych, mimo że byli zaproszeni. Ubolewam nad tym, ubolewam również nad tym, że ci eurodeputowani, którzy reprezentują partie opozycyjne w Polsce, nie pomagali. Nie pomagali, abyśmy tak skroili przepisy tego rozporządzenia metanowego, aby było ono dla nas jak najmniej dotkliwe, jak najmniej dotkliwe dla Śląska i dla Polski. Myślę, że tylko wspólna praca jest czymś dobrym, jest dobrze służy naszemu społeczeństwu, dobrze służy naszym wyborcom, dobrze służy Polsce. Żałuję, że tej wspólnej pracy tutaj nad tym nie było, ale daliśmy radę, szanowni państwo, dajemy radę, rozmawiamy o sprawach najważniejszych i tak jak w każdej innej sprawie szukamy dobrych rozwiązań i najczęściej udaje nam się te dobre rozwiązania wypracowywać. Dziękuję.